As soon as you don't believe in them, they come back to haunt you. Sons of Somdi. The Roman. I'm back to remind every motherfucker what color this city bleeds. Witajcie z tej strony, Skorpion. Lecimy z giereczką Saints Row 2. Mapa i teraz tak. Jakieś misje byśmy sobie wybrali. Może to. Weźmy pojazd. Mamy kilka do wyboru. Ten moglibyśmy wybrać. Okej. Ale zanim udamy się na misję, pojedziemy do warsztatu. Może uda nam się go zupgrade'ować. Zobaczymy. Jeszcze chwila. Auć. I będziemy w warsztacie. No, tak to daleko nie zajadę. Okej. Nitro. Teraz tak, to... Aha. Rozumiem. Myk. Taki będzie przyspieszony upgrade pojazdu. Okidoki. Teraz karoseria. Zobaczymy, jaki styl pasuje do niego. Może faktycznie głęboki talerz. Zobaczmy. To może być, o. Bieżniki. Które by wziąć? Niech będą te. Profil. Wow. Za niski to lipnie wygląda. O, ten może być. Aczkolwiek. Nie, weźmy ten. Rozmiar kół. Dziewiątka jest największy, dobra. Pasuje do niego dziewiątka tak średnio, do takiego dużego pojazdu. O, siódemka. Szerokość kół. Trójka. To jest potężny samochód. Szczegóły. Okej. Naklejki, ha. Tak. A dwójeczka. O. Git. I kolorek.
jaki sobie weźmiemy. Niech będzie ten. A dwójka. Ten by nawet pasował. W sumie ten też. Ciemny z jasnym? No, tak może być. Dobra, my sobie jednak weźmiemy, żeby nie przedłużać. No właśnie, który? Ten. Jeszcze parę minut, no może ze trzy. Zobaczymy i samochód powinien być gotowy. Dobra, jedziemy dalej z tym. Niebieski, taki. I na trójeczce zrobimy ten moment. Ten. Jak widzicie, sporo jest tutaj roboty przy samochodzie. O, jeszcze uzyskaliśmy awans. Pięknie, do szacunu. To mi się podoba. Jaki by wziąć tu kolorek? Może biały. Teraz szyby. Taki czy ten lub ten? Niech będzie ten. Kolor wnętrza. Biały? Albo może taki? Dobra, niech będzie biały. No i wóz mamy gotowy. Tak się prezentuje. Zobaczcie. Ach, pięknie. Mapa i teraz możemy wybrać cel do misji. No to jedziemy. Myślę, że zrobimy sobie tą jedną misję. No chyba, że będzie mega długa. Auć. To pomyślimy jeszcze, co dalej. Może weźmiemy jeszcze jedną, zobaczymy. Ups.
Mykam, mykam, mykamy. Ups. Fajnie wygląda ten wóz. I leci im. Jest cel. In a surprising turn of events, several members of the Brotherhood are being released today. A previously thought open-shut case turned into a fierce legal battle as several high power attorneys fought tooth and nail for their client's freedom. Curious about the court proceedings, I spoke to Chief of Police, Troy Bradshaw. My personal opinion on the trial doesn't really matter. They were found innocent by a jury of their peers. So you think they were guilty? I'm sorry, Jane. Listen, I have to get back to work. Hey, why don't you try talking to Dane Vogel? Mr. Vogel, what's Altor's interest in the trial? Altor has no interest in the trial other than to see criminals get put behind bars. So there is no truth to the speculation that the Brotherhood's lawyers are in Altor's pocket? Jane, we've donated millions of dollars to the Stillwater PD, as well as rebuilt the shattered community of Saints Row. I understand that everyone likes to pick on the big corporations, but this latest groundless attack on Altor's integrity is just ridiculous. Behind me, the men and women loading up onto these buses are being given another chance at freedom. But the question remains, are we also giving them another chance at a life of crime? I'm Jane Valderrama, Channel 6 News. Back to you, Jack. Więzienna przynęta. A, to jest tylko wszystko pod przykrywką. Dobra, mamy inny wóz. Trzeba zniszczyć więzienne autobusy. Spoko. No to jedziemy do celu. I ciśniemy. Są. Niedaleko. Dzięki. One wciąż jadą. Zgadza się. Co, policja nie reaguje? Reaguje, ale tak lekko, na szczęście. Tak, to nam uciekną. Ej, no, ile będę rozwalał ten autobus? Dobra, jeden poszedł wek, teraz kolejne. Jeszcze mamy mafię w dodatku na głowie. Aha, rozumiem. Czyli to jest wszystko jakby na czas. No cóż. Wiemy już, o co chodzi w tej misji. No tak, to znowu nam uciekną. Ech. Dzięki. Musimy ich szybko wyprzedzić i zabić kierowców. No ale nie tak. Dobra. Nice.
Jeszcze dwa. Gonicie się. Żeby tylko nie dotarł do celu. No, ekstra. No i spapę to. Nasz samochód płonie. Mamy go. Dzięki. Dobra, jeszcze jeden. Dzięki, dzięki. Lecim. Szybko. Był. Teraz akurat telefon. No i ucieknie nam ten pojazd. Gdzie on jest? Teraz co? Więzienne łodzie? Super. Tylko jak mamy się tam dostać? No i co, żyjemy? Yeah. Nic to nam nie dało. Dobra, lecimy. I na prędko. Jeszcze potrwa troszkę ta misja. Jak tak będziemy robić i biegać, to na pewno. Czemu tam nam pokazuje, jak mamy naprzód? Muszę wziąć jakiś wóz. No taki to ja nie chcę. Karetki też nie. Nie ma innych pojazdów. Ej no. What's up? Są. Dobra. Jedziemy. Mykamy. Spokojnie. Easy, easy. Dojedziemy do celu. Ha, tak się rozjeżdża ludzi. No co jest? No co z tego, że ten skrót odblokowaliśmy? Teraz będziemy krążyć. Chwilę nie ma mapa. To jest gdzieś u góry. Tak sądzę. Inaczej być nie może. Samoloty? Wow. To będziemy chyba lecieć. A, zniszczyć łodzie.
Dobra. Zobaczymy, jak się tym lata. Jupi, jesteśmy w powietrzu. O, karabin. Dobra, już wiemy co i jak. Lecimy do celu. Jeszcze trochę. No, nawet możliwie się lata. O, były. Wow. I teraz mamy mafię jeszcze w dodatku, nawet głową. Policję. O, możemy kupić? Oj, jeszcze policjant. Przeszkodził, no. A kupimy. No. Co jest? Dobra, dok mamy kupiony. Goń się. Jak ja te łodzie rozwalę? No i misja nieudana. Ponownie. Okej, jestem już z powrotem. Mamy ostatnią łódź, jak widzicie, do rozwalenia. I zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, rozwalone. Mr. Vogel, Mr. See you. Thanks for the heads up, Jamie. Is there something I can help you with? They hit my boys when they were on the prison bus. Between your girlfriend and your gang, I'd say you're a magnet for tragedy, Marrow. You think this is fucking funny? No, but I do think it's your problem. My problems are your problems. Or do you need some fresh air to remind you? No, see, my problem is that a sideshow freak is messing up my paperwork. Your problem is that there's a group of security guards with assault rifles pointed at your back. Your security guards look more like a private army. Call them whatever you want. The point is, they have big guns. I'm sorry you couldn't protect your friends. I really am, but old Tor's done doing you favors. Come back here again, and I'll have you shot on sight. Go fuck yourself, Vogel. I've enjoyed our time together too, but I think it's time to move on. Gentlemen, could you please show our guest out? And Marrow, don't worry about your little shipment. Old Tor has already appropriated it. What did you say? Old Tor Security is taking control of the boat carrying your goods. It only seemed fair that we get compensated for letting your boys out of jail. You can go now. That boat is never gonna make it to shore. Goodbye, Marrow. No i misja ukończona. Tak się sprawy potoczyły. Kontrolujemy kolejną okolicę. Nic nie dostaliśmy. Niestety. No i spoko luzik. W tym miejscu odcineczek sobie zakończymy. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!